Moje decyzje wiedzcie, nie zawsze przynoszą mi szczęście. Mimo tego patrzę na to szerzej, muszę być kimś więcej niż jestem, kimś więcej na pewno. Nie obracam się na pięcie, odpowiedzialność w moim wieku. Moja mama już była matką, czy było jej łatwo? Raczej nie, mogę tłumaczyć się odpowiedzialnością pokoleń. Mój ojciec był za słaby, wpadł w szpony nałogu. Dzieci, praca, przerosło to jego. Jak rzadko staram się zrozumieć dlaczego, ale nie chcę dusić w sobie żalu do niego. Nie mam pretensji do byłych dziewczyn, najwięcej mądrości wyniosłem z tych lekcji. Nic nie jest statyczne, nawet najtrudniejszy epizod jest mi potrzebny. Zdjęcia łapią tylko piękne chwile, ale teksty na kartkach już niekoniecznie. Nie przejmuję się, bo przed sobą jeszcze tyle i że nie spełnię celów jest niedorzeczne. Ja coach na bezludnej wyspie, ile warta motywacja, gdy czuję się sam? Czy to kwestia, że nie potrafię być sam ze sobą, lub że za słabo się znam? Nie chilluje mnie, gram, tak realnie chilluje mnie jak gram. Na scenie jestem naturalny, czuję, że to ja. Oni angażują się i czują, że to ja. Zupełnie inaczej, gdy czuję się pozbawiony uczuć. Czy to duszony płacz, gdy mam poczucie straty, albo związany z tym strach? Nikogo świadomie bym nie zostawił, ale często w toku życia wybieramy inne ścieżki. I tak się dzieje, że jestem już nie po drodze, ale nie zapominam nigdy powiedzieć dzięki. A wszystkie relacje przekładają się na dźwięki. Zawsze mówię o tym, czym żyję, rozładowuję każde napięcie na pętli. Dlatego nigdy nie założę jej na szyję. I tak mi czas minie, pytanie ile zdążę zrobić i czy będę dumny. A jeśli duma jest zbyt próżna, to czy da mi uśmiech z każdej przeżytej sekundy? Czy w całej tej ambicji jestem durny? Ale wolę żyć i być sobą tu i teraz, zanim przyjmę formę urny, tak. Chcę być sobą, ale nie być sam. Nikt nie idzie moją drogą, ja i tak nią podążać mam. Chcę zatrzymać schemat dnia, każdy ty zamienić na ja, choć co wieczór to samo, amen. Wierzę, że nic nie jest z góry dane.